Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witajcie 25 września 2024. W środę, kochani. Witajcie, witajcie. Wstaliście już. No ja wam powiem, że... Jakoś to było. Coraz ciężej, nie? Coraz ciężej nie ma to jak lato. Dzisiaj kochani w karcie dnia występuje. Karocnów. Trzeba się obudzić. Macie już kawusie? Jesteście w pracy? Ciekawe, gdzie jesteście? Słuchajcie, dzisiaj um, będzie jedna karta wspólna dla urodzinowych oraz dla wszystkich osób, które e, zostawiają łapeczkę w górze. Będzie to talia wyrocznia San Szamana skorzystam kochani z książeczki bo jest bardzo dużo informacji moja facebookowa grupa zna te oto yy, karty bardzo często o już coś już coś nam chciało wypaść więc czuję, że muszę pewnie będzie do góry nogami, ale to nic <gryw> to nic najpierw kartę dnia wyciągniemy także czekam na wasze łapeczki na komentarzyk no to dzień dobry, dzień dobry, nie? Dobra, przełożymy karty. Pamiętacie, że jeżeli zobaczycie inny dzień, to ta karta również obowiązuje. Tak? No może wam dzisiaj szef przeszkodzi czy ktokolwiek, więc nie stresujcie się. Nie stresujcie się. Ja muszę się obudzić. Ja muszę się obudzić. A Jakie piękne wzory dzisiaj Wam wybrałam. Słuchajcie. Oboziu, oboziu. No to co, od której zaczynamy? A od, otworzymy obie i będziemy sprawdzać. <śmów> mówiłam, że będzie do góry nogami, mówiłam. Piątka, dobroczyńca, łaska i hojność. Piątka będzie dzisiaj ważna. I kartą dnia jest karta pustelnika. Czyli tak. Spokój, cisza, nauka, a przede wszystkim zodiakalna panna. Tak. I ja bym tutaj, ponieważ wagi mają urodziny, to może z jakąś panną będą miały tutaj. A właśnie wagi, wszystkiego najnaj. Ja nie wiem, czy ja Wam w ogóle życzenia składałam. Wszystkiego najlepszego, bo my już jesteśmy... U Was, znaczy Wy królujecie na niebie. Wszystkiego najlepszego, kochana. Słuchajcie, może zrobimy tak, że dla wszystkich urodzinowych, dla wszystkich osób, które na przykład obchodzą imieniny, zrobię teraz tą kartę, ale również dla każdej osoby, która teraz zostawia łapkę w górę. Dobra? Taka wymiana energetyczna, nie? Tak jak powiedziałam, nie będę wymyślać, po to ten ktoś mądry, czyli Alberto Willoldo Colette Baron Wright, o Jezus, ile ich było, wymyślili, żeby powiedzieć, że karta mówi o wsparciu. Tak zrobimy, dobra. Karta mówi o wsparciu, o mentoringu, o łasce i hojności. Ponieważ mamy tą energię wrzuconą niejako do naszego życia obecnie, to dostajecie wiadomość, że w Waszą stronę zmierza pozytywne wsparcie w różnorakich formach. O, super. Wszechświat, drogi słuchaczu, chcę Ci przekazać, że Twoja hojność wobec innych, których obdarowywałeś w miarę swoich choćby niewielkich możliwości, Zostanie Ci wynagrodzona z nawiązką. Najpiękniejszym darem, jaki ofiaruje Ci dobroczyńca, jest świadomość, że oto sprowadzasz na świat i dzielisz się obfitością w imieniu wyższego źródła, które zawsze działa poprzez Ciebie. Motywy jej szczedrości wobec Ciebie, podobnie jak w Twojej hojności wobec innych, są nieuchwytne. Ich skutki będą jednak widoczne w świecie materialnym. Dobroczyńca przypomina o pewnym paradoksie. To dzięki czystości Twojego pragnienia, by dzielić się z innymi, nie oczekując niczego w zamian. Twoja hojność jest odwzajemniana po dziesięciokroć na pozór bez żadnego związku. Z Twoim początkowym dobrym uczynkiem. Drogi słuchaczu, wykorzystuj sny, żeby przywołać na świat umiejętność dzielenia się i dbania o innych, a zadziwi Was, jak wspaniale wyrośnie i rozprzestrzeni się otętniące życiem ziarno. Róbcie to tak po prostu. Myślę, że ten dobroczyńca chce Was obdarzyć swoim błogosławieństwem za Wasze dobro, ale mamy super kartę, super, super. No to, kochani, czas się wycofać. Ja myślę, że, że tutaj trzeba pomyśleć zastanowić się. Co? Oczywiście nie za wszystkimi będzie karta rezygnować, bo wy wiecie, że to jest takie czytania, czytanie ogólne, więc ktoś może powiedzieć, a to nie dla mnie, ja mam dzisiaj kupę roboty. Ale może spotkasz dzisiaj starszego mężczyznę, mądrego, wykształconego. Może będziesz poszukiwać prawdy, może będziesz poszukiwać sensu życia. Może chcesz spojrzeć na swoją sytuację z innej strony, wyciszyć się, pomedytować, uprawiać jogę? Co? Jeżeli macie nerwowe stresujące, nerwowe, stresujące otoczenie, to może właśnie skupcie się na swojej psychice, na swoich doznaniach, odczuciach. Coś czuję, że dzisiaj niektórzy z nas chcą posiedzieć samotni, poczytać. Wycofać się, odizolować się od głośnych ludzi, szczególnie tych, co głośno mówią, głośno się śmieją. Ale możemy też iść do lekarza, do psychologa, bo to jest taka osoba mądry człowiek, filozof, naukowiec, nawet detektyw ktoś, kto ma wiedzę, której my nie posiadamy, tak? Ja zawsze mówię na tą kartę: Mądra głowa. To też karta pustelnika, jak Wam powiedziałam, i w ogóle uważam, że wszystkie panny są mądre. Nie znam panny głupiej. W uczuciach unikanie unikanie osoby, ostrożność też mi ta karta, która jest pod spodem mówi, że będziemy bardzo ostrożni w poznawaniu nowych osób ostrożni w wypowiadaniu słów. Może dzisiaj. W Waszych związkach każdy siedzi w swoim pokoju, robi co tam może, ale to nie jest coś takiego, że nie umiemy być razem w związku. Nie, nie. Tu właśnie jest pokazana ta mądrość. My na przykład. Hmm, no, przepraszam, że to powiem, ale to mi się ciśnie na język. Nie umiemy być z kimś w związku, albo nie umiemy być z drugą osobą w związku, więc mówimy: Nie będę. Nie będę dalej tego robić. Tak? Jeżeli ktoś dzisiaj przechodzi na emeryturę, no to rewelacyjna karta to mówisz, że po prostu sobie odpoczniesz od tej roboty. <noise> ale ktoś też może iść na L4, kochani. Ktoś może siedzieć w domu na urlopie z dziećmi, bo niestety. Bardzo często karta pustelnika pokazuje na opiekę osobę starszą, czyli na przykład mama, tata. Bardzo często mówi: Nie słyszę, nie widzę, macie chore zatoki. To też choroba układu pokarmowego, możecie się zatruć, więc uwaga: może od wczoraj Was coś bierze i macie ochotę zostać w domu, w łóżku, więc dzwonicie po tak zwany. Urlop na żądanie, nie? No. To ja tyle na dzisiaj, kochani. Zbieramy się, zbieramy się. Tak się nie chce, a trzeba, nie? Może powoli dzisiaj, powolutku, nie szybko. Taka też informacja, może zastanów się, zanim coś powiesz. Przemyśl tą propozycję, przemyśl tą drogę, jedź powoli. Bądź mądry, idź do biblioteki, idź do księgarni. No, u mnie już nie ma księgarni, już zamknęli ostatnią, kochanie. Wszystko zamawiam przez internet, wszystko. Chory kraj, nie? No, ale. Wszystkiego dobrego, skarpy. Trzymajcie się cieplutko. Kto może, niech udostępni. Niech idą w świat nasze czytania. Buziaki dla Was. Miłego dnia.